Tylko do końca listopada można składać wnioski do programu Dobry Start. Dzięki niemu rodzice bez względu na dochody mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach. A pamiętajmy, że w tym roku mamy dwie zmiany. Po pierwsze, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się wypłatą programu Dobry Start, czyli tak zwanej wyprawki szkolnej 300+, a po drugie wnioski można składać tylko i wyłącznie elektronicznie. Mamy tutaj trzy możliwości. Po pierwsze, jest to platforma usług elektronicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Po drugie, to bankowość elektroniczna. A po trzecie, portal Empatia. W województwie świętokrzyskim złożonych zostało blisko 95 tysięcy wniosków na łączną kwotę ponad 39 milionów złotych. W powiecie ostrowieckim do połowy listopada o wyprawkę ubiegało się 7,5 tysiąca osób. W powiecie opatowskim blisko 3600 osób. Zaś z powiatu starachowickiego do ZUS wpłynęło 6600 takich wniosków. Pierwsze wypłaty z programu 300+ zostały już przekazane na konta świętokrzyskich mieszkańców. To są te osoby, które wnioski złożyły na początku lipca. Wnioski złożone po 30 listopada nie będą realizowane.